Koszt poczt w tczewie. Szczoteczka, szczoteczce, szczebiocze, coś w teczce. Wyrewolwerowany rewolwerowiec na wyrewolwerowanej górze rozrewolwerował się. Te i inne równie trudne, a może i trudniejsze łamańce językowe znajdziecie w doskonałej książce do ćwiczenia dykcji, której autorką jest nie kto inny, a pani profesor Bogumiła Toczyska. Dziś bohaterką naszego spotkania będą elementarne ćwiczenia dykcji. Dzień dobry, witajcie w cyklu Inspiracje. Dykcja, jak wiecie, to bardzo ważna rzecz i bardzo ważna sfera naszej komunikacji, ponieważ determinuje formę naszego komunikowania się. Treść to jedna rzecz, natomiast forma, w jakiej prezentujemy to, co mamy do powiedzenia, to rzecz równie ważna. Niektórzy nawet twierdzą, że ważniejsza. Ale przejdźmy do meritum. Nie ma drugiego tak wybitnego specjalisty, moim oczywiście zdaniem, w Polsce w zakresie dykcji, jak pani profesor Bogumiła Toczyska. Mam tę przyjemność być jej byłą studentką, więc mogłam osobiście doświadczyć spotkania z nią i tego, jak razem z nią wymawia się te wszystkie trudności. Natomiast w jej książce jest masa bardzo ciekawych, bardzo trudnych i wymagających, ale niebywale skutecznych ćwiczeń dykcji. Oprócz ćwiczeń, oprócz tej strony praktycznej, oprócz różnych wierszy, zdań i zestawień słów, dzięki którym wasz język będzie elastyczny i będziecie w stanie wypowiadać bez problemu nawet najtrudniejsze struktury języka polskiego, Bogumiła Toczyska tłumaczy, na czym to wszystko polega. Odkrywa przed nami karty fonetyki. Niektóre słowa zapisuje alfabetem fonetycznym, żeby zrozumieć, na czym polega różnica pomiędzy językiem mówionym a pisanym i jak powinno się wymawiać różne głoski. Język polski jest bardzo skomplikowany, bo czasem głoskę wymawia się w sposób dźwięczny, czasem bezdźwięczny, czasem tak jak ę i on w środku wyrazu możemy czytać je na przykład na 5 różnych sposobów. W tej książce znajdziecie wyjaśnienie, kiedy i jak należy to czytać, a także jak powinna brzmieć właściwa forma. Warto zaopatrzyć się w tę książkę i, mówiąc kolokwialnie, przerobić ją, to znaczy zapoznać się z teorią, a także wykonać dostępne w niej ćwiczenia, które są również fragmentami z literatury pięknej. Język polski jest językiem trudnym i być może nie każdy wie, że prawie każda głoska naszego języka ma tak zwane warianty pozycyjne i kombinatoryczne, to znaczy, że brzmi inaczej w zależności od tego, w którym miejscu w wyrazie się znajduje. Tutaj wszystko jest wyjaśnione i będziecie już wiedzieć, czy mówiąc ząb powiedzieć om, czy może on i co powiedzieć na końcu. Polecam wam tę pozycję z całego serca. Jeżeli ją przećwiczycie, jeżeli ją przeczytacie, to żadna pani od komunikacji nie będzie wam już potrzebna. Dziękuję wam za dzisiaj. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Wpisujcie swoje pytania, wpisujcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku Inspiracji.